Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny oczywiście w Bulliego Scholarship Edition, czyli dzisiaj kolejny dzień z życia Jimmy'ego Hopkinsa, naszego łobuza, naszego rozdrabiaki, naszego jeszcze póki co czerwonego ninja, którego zaraz przebierzemy w coś innego. Z tego co widziałem, ostatnio pisaliście o ten strój, jeżeli chodzi, że on może być jako strój, a nie jako korpus, tylko do ubrania. Wydaje mi się, że nie widziałem czegoś jako cały strój w sumie, prawdę powiedziawszy. O, koleś właśnie wpadł pod samochód prawie. Się rozwalił. Okej, mamy za chwilę lekcję. Przydałoby się nam jeszcze przebrać, także wiecie, ja szybko pojadę do swojego pokoju, można powiedzieć. Proszę bardzo. Pod swój pokój, szybko się przebierzemy, polecimy na kolejne lekcje i zrobimy sobie jakieś misje główne jak zwykle. Także oczywiście przypomnę jeszcze, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz na przykład zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem także się znajduje. Chyba nie ma tego jako strój. No fast food jest, człowiek frytek, kostium czerwonego ninja i własny ubiór. Widzicie, nie ma tego jako strój. Także my sobie dzisiaj może pochodzimy jako kostium halloweenowy, czyli jako szkieletor. Myślę, że możemy dzisiaj sobie być szkieletorem Jimmy'im. Jimmy the Szkieletor, kurde, dzisiaj tak będziemy właśnie sobie tutaj przebywać i zobaczymy, jakie dzisiaj będą także lekcje. Oczywiście za niestosowny ubiór mogliby mnie tutaj ścigać, no ale walić ich. Dobra, wagarowanie, proszę pana, panie prefekcie, ja naprawdę idę na lekcję. Także okej, zostawcie mnie w spokoju, zostawcie Titanika, zostawcie też Jimmy'ego. Idziemy na lekcję już spokojnie, lekcja jest na górze. Także tam się już udajemy powolutku. Zobaczymy, co to będzie. Czy jest tutaj napisane, co to będzie? Art room, o Jezu, to co to będzie? Fotografika, tak? Nie, plastyka nawet. Kolejna lekcja. Jezu. No okej, kolejna lekcja w takim razie. O kurde, zapomniałem Steama na offline dać. No i dupa. I będą się pojawiać teraz. Lewy alt kontynuuj, wrogowie, tak, eliminator, nie lubię tej lekcji, jakoś nie sprawia mi to przyjemności zbytnio, ta lekcja, no proszę mnie zostawić. I co? No, nie mogę takiej, aha, bo ja nie mogę takiej długiej linii zrobić, tak, jednak. Nie pamiętam, jak to działało, szczerze powiedziawszy. Dobra, robimy, aha, tak. Jezu, co ja zrobiłem? Zamrażacz trafiłem na pewno. O! Dobra. Kolejna część. No i gitarka. I znowu namalowaliśmy panią Phillips, tak? To ona była Phillips, czy jak jej tam? Trevor Phillips. Świetnie, Jimmy, mogę to zatrzymać. No, dla pani zawsze. To taka, kurczę, ładna pani, kurde, nauczycielka tutaj. Zostawimy jej, ale Jimmy nie ma aż takich... Jimmy Hopkins. Tak, Jimmy Hopkins, po całej dziewczynę, żeby mieć 50% czegoś tam. Okej, rozumiem, czegoś tam będziemy, nawet nie przeczytałem. Jezu, za szybko te informacje czasem wychodzą. Ja sobie coś godzą, a oni mi to tam o czymś innym wtedy. Dobra, ukradniemy. Coś dostaliśmy, oczywiście nie wiem co, bo Hogaty jak zwykle zajęty. No nie, zostaw to. Nie kradliśmy, nic nie kradliśmy. Nic takiego się nie działo. Tylko to moja szafka była, panie prefekcie, to naprawdę moja szafka. Zapomniałem hasła. Chciałem się do niej dostać po prostu. Panie prefekcie, zostawi mnie pan. Okej, dobra, jestem z powrotem. Nie wiem, gra nagle skraszowała. O, niestosowny ubiór, już mają do mnie spinę za to. Gra trochę skraszowała, ale dzięki temu musiałem powtórzyć plastykę i przeczytałem, że dostaniemy bonus 50% punktów życia po pocałowaniu kogoś, także... Chodź, panicze. Chodź. Może chce cię pocałować. Nie, jednak nie. Jimmy nie do takich należy. Jimmy tutaj prawilna mordka. Dobra. Tutaj jest teoretycznie jakaś misja do zrobienia. Morderca chwastów. Ale nie wiem, czy nie lepiej byłoby ją po prostu po drugiej lekcji zrobić.
Pytaliście się też, czemu nie używam większości tych rzeczy dodatkowych, ponieważ one nie są mi kompletnie potrzebne. Jak z procy jeszcze czasem skorzystam, tak jajka, nie wiem, jajka czy petarda, one są mi kompletnie niepotrzebne, których nawet nie mam w tym momencie, jak widzicie, ani kulek nie mam, nic. Mam tylko jajka, procę, aparat i deskorolkę, także zbytnio dużo tutaj zrobić nie zrobię. Tutaj mamy skórkę od banana, której musimy unikać. No i w tym momencie pozostaje mi czekanie tak naprawdę. Czekanie na kolejną lekcję albo kradzież jeszcze jakiejś szafki tutaj. W sumie moglibyśmy spróbować jakąś jeszcze szafeczkę okraść, tylko musimy znaleźć czerwoną kudeczkę. Proszę bardzo, gdzie jest czerwona kudka, proszę państwa? Chcę coś okraść, o, nie okradniemy, bo jakiś głupi prefekt przyszedł. O, czyżby mechanika, bo coś na zewnątrz będzie. Mechanika albo WF, tak czuję. Może to będzie WF, bo nie zaliczyliśmy ostatnio w sumie WF-u. Co jest w sumie taką, no, ciulową sprawą, no ale no tak wyszło jakoś. No ten WF nie należy do najłatwiejszych, że tak powiem. Te gra w dwa ognie, pamiętam, nie należała do najłatwiejszych, także dobra, podjedziemy sobie kawałek jeszcze. Ale gdzie musimy się dostać? O, na koniec. Dobra, czyli WF będzie, nie mechanika. Mechanika byłaby tutaj zaraz obok. No jakie, panie, wagarowanie. To jest też najgorsze, że my w sumie nie wiemy. My nie wiemy, jaka lekcja się trafi. Więc my nie możemy sobie w trakcie przerwy tak centralnie pójść na te lekcje. Tylko musimy wtedy, kiedy się pojawi znacznik. A jak się pojawi znacznik, to już niby jest za późno i powinniśmy już być na lekcji przecież. Oczywiście, czy znowu będą te dwa ognie nieszczęsne? Tak, WF drugi. Pora zagrać w zbijaka! To znaczy nie, dwa ognie byłyby łatwiejsze, bo ten zbijak jest jakiś taki inny troszeczkę. Amerykański zbijak. Najlepszy team po prostu, ten nasz. Jesteś w drużynie z mięczakami, no i musimy wygrać tymi mięczakami niestety. Tutaj tak, sterowanie ofensywie, rzuć lewym altem, skok spacją, podanie tym, łapać lewym altem i tyle przeczytałem, okej. No dobra, no i podanie zmień zawodnika spacją. No dobra, spacja, wracamy w takim razie. No i ja nie zdążę zrobić tego skoku, właśnie to jest najgorsze, że niby skok, ale tak naprawdę nie jestem w stanie go zrobić, bo on tego nie omija wtedy. Dobra, dawaj tutaj, ziomek od nas. Dobra, szybko, podbiegasz, rzucasz, jest Jimmy. No i nie uciekł. Okej, ziomek, jesteś z boku. Dawaj, podanko i podanko. Aha, to było podanie w ogóle. Okej, rzuciłem go podaniem. Wygrałeś wynik 1-0, spoko. Runda druga, okej, wygrałem przez przypadek całkowicie. Dobro, frajerze, tam kopal, kurde. Kopal, ups. No i no, oczywiście nie zdążył, no, nie zdążył uciec. Dobra, podanie tam, podanie tu i pyk, jest trafiony. Podanie tam, podanie tu i... Żyj! Dobra, żyjemy cały czas. No i... goddamn. Dobra, ziomek. Dobra, podanka i pyk! Dobra, 2-0, będzie wygrana, czyżby? Boże, ta gra się naprawdę ścina, tak ciulowo w takich momentach. No i dobra, wygraliśmy WF, w końcu zaliczyliśmy. Zwiększono precyzyjność z broni, tak? Będziesz używał broni bardziej precyzyjnie, no to jest świetnie, super. Cieszę się, bo przecież z tych broni tak często korzystam. Otworzymy sobie jeszcze jeden zameczek, póki tu jesteśmy. Wiadomo, Jimmy Kleptoman musi pootwierać sobie szafeczki, włamywanie się. Co tym razem znajdziemy w szafeczce? Jabłko! Tak trochę nie opłacało się, ale no okej. Możemy w niego na przykład rzucić tym jabłkiem.
A nie, nie będziemy się z nim klepać, nie ma to najmniejszego sensu w tym momencie. Także okej, wychodzimy stąd i idziemy robić w końcu misję główną jakąś, czyli tą, która była dostępna w szkole. Czekaj, gdzie pyk! I w kosza, dawaj piłkę, frajerze, lamusie, dawaj piłkę, lamusie. O Boże. Dobra, bo już prefekci mają spinę do nas. Abym go sklep... Dobra, w sklepie jeszcze go do końca. Okej, dziękuję. Lamus sklepany po prostu. Jakiś drugi lamus mnie jeszcze goni. Ale jak go zabiję po prostu zaraz. Chodź tu, dawaj go. Pyk, 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 pyk. No i sklepany, dobra. O, tutaj dzieciak miał misję jakąś. Wepchnij trzech uczniów do kosza, czyli to chyba będzie podobna misyjka jak z wepchnięciem, tak mi się wydaje przynajmniej. Z wepchnięciem do szafek, tylko jest ten minus, że wszyscy uciekają, bo jest deszcz, czy coś. Trzech uczniów, czyli przemoc wobec dzieci nie może być liczona. Dobra, tego lamusa weźmiemy. Przemoc, no już jest przemoc, no i widzicie, prefekci zaraz będą się do nas czepiać. Dobra, wepchnij trzech uczniów do kosza. No trochę lipa w sumie z tą misją. W tym momencie lipa przynajmniej, bo... Dobra. Nie, okej, dobra, zdenerwował mnie trochę dziad. Oczywiście auto namierzanie nie może być fajne. Proszę. Dobra, zaraz ta dziewczyna dostanie zamiast ciebie, ziomek. Okej, no aż frajera, kurde. I frajera, i wszystkich w ogóle. Przemoc z użyciem broni, pyk. Pyk, lamusa, pyk, lamusa. Pyk, i już nagle, dobra, uciekamy. Prefekt się wkurzył, kurde. Frajerze, tam dupa. Lamusy, dupa, cicho, dobra, nie zrobimy tego ze śmietnikiem w tym momencie. Prawdopodobnie. Także, tak średnio mi się to opłaca. Dobra, 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 do śmietnika, szybko. Dobra, jest jeden w śmietniku, okej. Dało radę jednego wepchać. A bo dobra, spróbujemy jeszcze, spróbujemy. Dlaczego nie? Tutaj są ludzie jacyś. Dobra, chodź, 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 lamusie. Nie na glebę go! Jimmy, nie na glebę, nie na glebę, nie na glebę z lamusem. Bo cię znowu prefekci dojadą. Szybko uciekaj stąd, Jimmy. Okej, potrzebuję ludzi i śmietnika. Śmietnika i ludzi. No zaraz będzie kurde 19 i będą kazać mi kłaść się spać i tutaj ludzi nie będzie już pewnie do chowania ich po śmietnikach. Dobra, dawaj tego, dawaj tego, dawaj lamusa, dawaj lamusa, dawaj lamusa, szybko, szybko, tutaj jest śmietnik, szybko, pajacerkę. Nie, 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 no nie, no i uciekł, no jaki ciul najgorszy, no. Jimmy, czemu nim rzuciłeś? A pierdziele. Dobra, bierzemy tego. Bierzemy tego jeszcze raz. Bierzemy go i byle do śmietnika, żeby z nim dojść. On się znowu odczepi. Szybko, 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 zanim prefekt wejdzie. Dobra, jest drugi. Uciekamy stąd, oczywiście. Zadręczenie jeszcze by nas posądzili. No i trzeci. Dobra, jesteś bliziutko, ziomek. Okej, zrobiona misja. 15 dolarów zarobione w takim razie. I nie możemy robić już misji, bo ją trzeba jednak zrobić przed 19 godziną. Także okej. Co możemy zrobić? Możemy cofnąć się, zapisać giereczkę. No i się przespać do dnia kolejnego. Zobaczymy jak tam będzie, bo pisaliście coś o tych kolejnych lekcjach geografii na przykład. Czy też pisaliście o lekcjach polskiego, że lekcje polskiego, no ale one się wydają łatwe. No tak, one się wydają łatwe, jak jesteście skupieni, jak oglądacie kogoś, one się wydają łatwe. Albo jak nawet nie nagrywacie, one się wydają łatwiejsze wtedy. Ale jak już przychodzi co do czego i się nagrywa, to już wcale nie wydaje się wtedy takie łatwe. Mogę wam potwierdzić, to już takie łatwe nie jest wtedy. No, jak się myśli o 50 innych rzeczach naraz. Dobra, jakąś fajną koszuleczkę weźmiemy. Będziemy chodzić w mundurku. No można wziąć w sumie. Jakie mamy nogi? Takie nogi. Takie nogi. Wnutki, piżama. Spodnie z ciuchlandu, gimnastyczne. Majtki. O Jezu, takie białe majtki. Takie typowe jak z tych filmów amerykańskich czy coś. Szkolne spodnie. Jest też spodnie takie 2 na 10 trochę.
Spodnie ninja są fajne, bo one są takie podwijane, jakby krótsze, kurde. Dobra, niech będzie to w czym teraz chodzisz. Tak będziesz właśnie wyglądał, Jimmy, w tym momencie. Okej. Czyli tak, idziemy spać, zapisujemy grę. Czy tu są majtki na ścianie? Po tej misji z majtkami, jak zbieraliśmy, czy jedne zostały u nas na ścianie? Czy mi się wydaje? Czekajcie, ludzie. Tak, jedne majtki są na ścianie, okej, fajna sprawa z tym. Dobra, zapiszemy sobie i teraz tak, tutaj mamy miejsce. Ile będziemy? 18, 13, coś takiego? 18, 27, okej, przejścia gry. Także jesteśmy już prawie w 1/5. Dzisiaj myślę, że po tej misji będziemy już po 1/5 przejścia gry. Także fajna sprawa też. Okej, i teraz nie wiem, czy najpierw zrobić lekcję. Czy nie tu kolego. Czy najpierw zrobić lekcję, a później na przykład robić tę misję, czy najpierw zrobić w sensie jedną lekcję i misję, czy teraz misję. Wydaje mi się, że dobrze byłoby zrobić tak, dwie lekcje, a później tą jedną misję znowu. Czyli tak jak chciałem zrobić dzień wcześniej, tylko że zrobiłem misję dodatkową tam jakąś na te dolarki, na zarobienie. Także myślę, że teraz tak, poczekamy na lekcję, zrobimy sobie, odrobimy lekcję, no i wtedy dopiero zaczniemy misję główną, fabularną, która jest tutaj. No bo jeżeli za 10 sekund i tak się lekcja zaczyna, to nie mam po co przychodzić tutaj do sali z biologii i zaczynać tak naprawdę tej misji. Dobra, a gdzie jest lekcja w tym momencie? No, będzie biologia pewnie, okej. No to spoko, jesteśmy bliziutko. Biologia numer 4. Co będziemy rozcinać tym razem? O, jest jakiś... Jest jakaś mandragora, kurde, czy inny ten. Ale co będziemy ciąć dzisiaj? Proszę pana, co dzisiaj tniemy? Sekcja zwłok. Ale mi się wydaje, że już taką miałem sekcję zwłok. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że już gołębia cieliśmy. Szczura cieliśmy, żabę cieliśmy, coś tam jeszcze cieliśmy i myślałem w sumie, że już jesteśmy po tym etapie. Proszę bardzo. Piękne nacięcie, super Jimmy. Okej, jeszcze od dołu nacięcie. Teraz co, szczypiec, odwiń skórę. Pyk, pyk. Ej, nie no serio, myślałem już, że ten, że już to zrobiliśmy. Okej, za pomocą szkła znajdź serce. No to serducho jest tutaj, więc teraz wycinamy serducho, proszę bardzo. Pyk. Remember, slow and steady. Tak, wolno. Nie musimy tego wolno robić. Wcale. Dobra, co teraz? Znajdź wątrobę. No to proszę bardzo, mamy coś, co wygląda jak wątroba, także. No nie, bardzo lubię otwierać rzeczy i ciąć. To jest moja ulubiona czynność tak naprawdę, poza przychodzeniem na lekcję. I pewnie teraz to, żołądek mięśniowy. No okej, jakkolwiek to zwał. Jeszcze jego przetniemy na pół? O, okej. Okej. Usuń kamienie z żołądka. No i tyle, i biologia numer 4 zaliczona. Biologia to jest chyba najłatwiejsza lekcja, tak mi się wydaje w tym momencie. Że biologia jest easy po prostu. Najbardziej easy ze wszystkich lekcji, jakie mogą być. Biologia, tak. Jak chcecie łatwą lekcję, no to biologia. Odblokowano kostium kosmity. O, maska kosmity. Koszula kosmity. O, czyli wiem w co się ubierzemy na pewno kolejnym razem. No i chyba, że teraz byśmy zrobili tą misję. Dobra, zrobimy już misję od razu. Hello? You boy, don't just stand there. Come and help. What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that.
Not the boy, boy! The plant boy! Kill the plant! Oh, right. Jezus, Jimmy'ego robi się już płatny zabójca, bez kitu. Zdejmij nakrycie głowy, zanim pójdziesz do domu Harringtonów. Okej, okay. Spoko, to jest do wykonania. Czyli dzisiaj lekcję sobie drugą odpuścimy. W takim razie, jak widać. Ogólnie Jimmy przychodzi w masce szkieletora, nie? Niby ubrany w mundurek, spodnie ninja czy coś takiego, a dostaje misję, żeby zabić ziomka. On tak, no okej, okay, zabiję go. Ale ziomek, ty masz roślinę tylko zabić, a nie musisz człowieka, ale Jimmy już! Jimmy, jak widać, mówię, Jimmy to jest taki kurczę Niko wcześniejszy. Czy coś, zmień ubiór, musimy główkę zdjąć, proszę bardzo. Hełm ochronny, czapka z wieżą Eiffla, Jezu, to też musimy poubierać troszeczkę tych rzeczy. Kask motocyklowy, czapka z okoniem, maska wilkowa, frytkowa czapka, rajdówka, maska bandyty, o Jezu, maskę bandyty, ona jest fajna, maska okej, okay, czyli będzie fajna sprawa. Okej, okay, zapisz jako własny ubiór i wejdź do domu Harringtonów przebrany za snoba. Czyli przebrany za snoba, czyli co, wystarczy, że jestem ubrany tak jak w tym momencie, czy jeszcze się muszę jakoś mega przebrać? Dom Harringtonów, och, dobra, na lewo trzeba będzie gdzieś uciec, czyli tak, do przodu, a później w lewo. No to bierzemy deskoroleczkę i lecimy. No tylko te lamusy muszą mi zejść z drogi. A lamusy, dupa, cicho, kurde, zejść mi z drogi, frajerzy. Proszę bardzo, kurde, taka pogoda jest na zewnątrz, że kurde, wolałbym pogodę jak w Bulim w tym momencie. Tak dzisiaj cały dzień leje i jest masakra jakaś, mam nadzieję, że u was, kurde, jest jakaś lepsza pogoda przynajmniej. Można coś porobić, iść w kosza pograć czy cokolwiek. Dobra, pyk. Pyk, wagarowanie, nie, niestosowny ubiór jednak. Dom Harrington, kto to jest ci Harringtonowie? W sumie nie kojarzę, nie pamiętam nazwisk. Dom Harringtonów, to jest tutaj, tak? Otwórz. Aha, porozmawiaj z Biffem, to jest chyba po prostu akademik tych snobów. Ziomek, mamy podobną koszulę czy coś, sweterek. Okej, okay, odszukaj cenną roślinę i zniszcz ją. No, ale patrzcie, ta fryzura Jimmy'ego to jest idealny po prostu snobik. No, musimy znaleźć roślinkę, proszę bardzo. Ona jest na górze gdzieś. Te lamusy, głupie snoby, mnie nie obchodzą kompletnie w tym momencie. No i na tym piętrze w ogóle portret tego ziomka jest co chwilę, wszędzie. Okej, okay, mają zbroje, kurde, akurat nie zbroje mają fajne. Tylko ciekawe co to za zbroja, bo hełm wygląda troszeczkę jak hełm, nie wiem, hoplity. Jakaś dzida, która nie wiem jaka to jest w ogóle dzida. Taka dosyć krótka, jakaś włócznia króciutka. A zbroja jak, nie wiem, średniowiecze i to takie jakieś... Te płyty takie dziwne dodatkowe, jak z fantazy jakiegoś bardziej. No ale nieważne, no i teraz tak, jeszcze wyżej musimy pójść, w sensie tędy. Tu są jakieś schody, czyli na dach będziemy iść, aż o. Okej, okay. Tu jest szklarnia na samej górze i jest roślinka na samej górze. Użyj trucizny, aby zniszczyć roślinę. Dobra, weź. Wow, co to jest? Ale fajny. Zniszcz roślinę, Krapula Maxima. Okej, okay. Dobra, patrzcie, pyk, roślinko. Muchołapka jakaś, kurde, zniszczymy cię, muchołapko. Krapula z Maximus. No dobra, to co, musimy po prostu stać w tym miejscu i przyciskać dwa przyciski. Prawy przycisk myszy i shift. A nawet nie musimy prawego przycisku myszy, bo wystarczy, że będziemy shift trzymać. No okej, okay, no i krapula sobie umarła. Nie będą mieli lepszej niż nasz ulubiony nauczyciel z biologii. No i znowu ten murzaj z ręką zabandażowaną. Dobra, mogę użyć tego na nich? Na tych lamusów? Proszę bardzo, Brazilian Jiu-Jitsu. W dupie mam twoje Brazilian Jiu-Jitsu, ziomek. Dobra. O ty ciulu, ale cię, zaraz ja cię do parteru kuźwa sprowadzę. Dawaj, stójka. Dobra, nieważne. O ty kurde, w Jiu-Jitsu chyba co najwyżej możesz się tam ten... Dobra, ziomek. Robimy to,
Wyszarpnij się, pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze murza i to wiadomo, że on będzie chciał tu boksować w nas. Dobra, jeden spadł. No i teraz jego. I... A, w stójce, proszę bardzo, pyk. Pyk, jeszcze dwóch ramusów pobić, kurde. Jeszcze skopać ich, skopać. Po twarzy go skop. Zniszczymy im wszystko, jeszcze wandalizm, proszę bardzo, proszę bardzo. Wandalizm, no dlaczego nie, Jimmy Boy. Dobra, jeszcze ich otrujemy trochę. Pyk, lamusy. Lamusy, gincie tam. Dobra, idziemy stąd. Chyba? Tu my nie możemy wyjść. A musimy chyba inną stroną wyjść. Którędy mamy wyjść? Ktoś coś podpowie? Tam widzę jakieś schodki. Czekajcie, chyba tędy. No, nie wiem, którędy mamy teraz wyjść. Halo, gro? A ja nie chcę wagarować. Ja chcę stąd wyjść. Ej, nie wiem jak wyjść, ludzie. Co jest z grą? Czy z grą jest coś nie tak, czy ze mną? Mogę szybę zbić? Aha, mogę, okej, okay, dobra. To, czyli to miałem zrobić chyba? No okej. Okay. Wagarujemy, no niestety wagarujemy, ponieważ jesteśmy w trakcie wykonywania misji. Aha, mogliśmy normalnie drzwi zniszczyć, no rozumiem. O Jezu! Talerzem frajera od razu, po pysku go. Dobra, dawaj go w stójce. Pyk, pyk, pyk i z kolanka, proszę bardzo. I pyk! Do parteru i pyk, pyk, pyk. Na ziemi go, w stójce, dobra, łap go na stójkę. Pyk, 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 okej, okay. Sklepani. Jezu, Jimmy naprawdę, o tutaj hazard jakiś się szerzy. Jimmy naprawdę, kurde, przesadzasz czasem. Pyk, 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 po mordzie. Po mordzie jeszcze go, pyk. Dobra, ziomek, leżysz. Jimmy jest naprawdę katem po prostu tej gry. Mega katem. Dobra, znowu. Dobra, pyk i silniejsze uderzenie i pyk. I silniejsze. O Jezu, i silniejsze uderzenie i no, ja nie jestem w stanie załadować mu silniejszych uderzeń po prostu. Dlatego ich nie robię. No, te silniejsze uderzenia są takie niby spoko, ale tak nie bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dobra, w stójce go wezmę. No chodź do stójki. Tyle mu się gubi. Dobra, pyk. Dobra. Dobra, dawaj go, Jimmy boy, Jimmy nie przegrasz z jakimś lamusem. No, dokładnie, dziękuję. Uciekamy stąd, wagarowanie w dalszym ciągu. Może zdążymy jeszcze na lekcję dojechać? Sukces, $30 zarobione za misję u pana biologa. Może zdążylibyśmy jeszcze na lekcję dojechać. Spróbujemy, jeżeli nie zdążymy dojechać, to chyba sobie zakończymy odcineczek. Ja nie wiem, czy jakbym się nie dał złapać, to bym nie był automatycznie w klasie na zajęciach. Co byłoby w sumie lepszym takim teleportem, bo bym był na tych zajęciach, a nie, że niby je opuszczam, czy coś. Dobra, teraz jeszcze muszę, kurde, całą szkołę przebiec, co też mi chwilę zajmie. Ale zawsze mnie zastanawiało właśnie, dlaczego ci pre... O, chyba się skończyła właśnie ta lekcja. Dlaczego ci prefekci, oni nie są na lekcjach? No ja jestem, ja muszę być na lekcjach, ale oni, ich nie ma. Nigdy. No okej, ludzie, zapiszemy sobie grę, no i zakończymy, myślę, tym samym odcinek dzisiejszy. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz na przykład jak chcecie zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem także się znajduje. Także ja dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!